Tak to wygląda po 2 dniach deszczu. Lucerna leży ogólnie, tylko pokrzywy stoją w większości. Trochę owsa jeszcze stoi. Spróbuję to wykosić w tą stronę, tak jakby odtąd, w tą stronę, z włosem, kosą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jednak zdecydowałem, że będę kosił w tą stronę, czyli tak, bo tu to wcale to nie szło niestety. I o, koszę gdzieś na taką wysokość, około 10 cm. Chciałbym wyżej, ale to jest nisko. W sensie no pokładło się, dlatego tu jest przykładowo tyle zostało, no bo jak to leżało, to było gdzieś takie, no nie, na około 5 czy 6 cm było. Teraz się wyprostuje. Jest na około 15, no nie? Pokrzywy wtnę, wszystko tnęło. Tak wygląda materiał. Taka jest chwast, proszę bardzo. To jest lucerna. O. O. Fajnie pachnie nawet. O, bardzo proszę. Dzisiaj ja skoszę wszystko. No bydło to pójdzie w większości. Królikom nic z tego nie będę dawał. Taki mam pomysł. No tu jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6,5 metra. Na... Raz, dwa, trzy... Na 3,5, 4. Zależy, w którym miejscu. Tu jest 3,5, tam tutaj jest już 4, no nie? Więc tak to wygląda. Co ty myślicie? Myślę, mi się to podoba. O, widzicie, jak to jest ucięte? Się to zaczęcie, nie to. Tu. O. Nie się to dnie. Kosa jest ostra, na szczęście. Bo teraz idę po widełki, taczki i to zbieram. No to teraz jesteśmy po krótkiej przerwie. Parę godzin w zasadzie. Tutaj jest już trochę, zebrałem koszyk. Zebrałem. Koszyk idzie dla bydła. Oczywiście. Tu jeszcze jest tyle. Jeszcze tylko kosiłem, tylko w tą stronę jednak kosiłem, a nie w tą. Tam lepiej idzie, tak jak już mówiłem wcześniej. Tu jest trochę mokro, widzę. Musi powiedzieć, że robić błoto. O. Tak to wygląda. Trochę z tego dam jednak królikom, bo jeszcze nie dostał jeść. A to im nie powinno zaszkodzić. No nie? I tu też wykosimy, jak widać. O. Teraz to zbiorę dla bydła. Będę miał na kolację, bo jeszcze na jutro rano. Bo nie wiem, czy dać im wszystko na raz, czy nie. Żeby nie dostały biegunki, no nie? Zbiorę to, tu jest ten koszyk, jak wyjąłem się królom. To zbiorę, tylko koszę to wszystko i dam bydło jutro, albo dzisiaj jeszcze. A więc pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. No i tak, podałem królikom. To jest samiczka, którą chyba widzieliście, albo i nie. Belg. Ma się kocić. 24 chyba, albo 19, coś koło tego. Tutaj też trochę podałem tej mokrej. To jest mało mokre, owszem. Mam wiedzieć, że się błyszczy. Jest trochę mokrawe. Ale nic im nie będzie. Dałem mi tylko po garstce, co im tego dam. Żeby ścinałem elegancko. O, to są te małe. Są 4 sztuki są. Elegancio. I to tak. Z tych 7, co tutaj było na dole, zostało się 4 sztuki. Wszystkie samczyki. Też się dam jeść, oczywiście. O, pyk. Nic mi się nie powinno stać. A nawet jeść to trudno. Odbywam tak. Na razie dodam i tak. O, tego owsa. Nic nie będzie. Bo już nieraz jadły mokre, niestety. Jeszcze temu samczykowi. O, tu je pustki porobiły. Tu samca nie ma żadnego. Tam też tego samca już nie ma rudego. I tu został tylko ten.
To jest cała momiczka. 3 miesiące ma. O. I też trzeba dać jeść oczywiście. Jeszcze mam jednego samczyka, którego wymieniłem za tego. Wiem, nie wyrzuciłem komory, miesza z tym. Czarny samiec, pokażę go zaraz. O, chrabąż. Biorę sobie, już tu pokrzywa była, choć się oparzyłem. Teraz ją znajdę, jako... O, mam pokrzywę. Kordę pokrzywy głupie. A. O. Tyle jest, starczy. Zamykam. Te koszyka to pójdzie tyle, co nic. Ale wiem, że nie będą głodne. A jeszcze miałem dać temu. No. O, i teraz tutaj jeszcze. I jeszcze temu. I jeszcze do stodoły. Dałem go do stodoły, bo jest na kwarantannie. Teraz będzie tydzień i jeden dzień. Jest na kwarantannie. Nie. Tydzień. Dobrze, mówię, tydzień i jeden dzień jest na kwarantannie. O. Wcinają się i uszy trzęsą. I tak ma być, to ja rozumiem. Na kwarantannie, żeby tutaj nic nie zaraził. On tutaj trzeba jej komory wyczyścić. Bo się będzie kościła ta się znowu będzie. Jak widać, to sama miczka fajna ruda. W typie barana francuskiego. A teraz mam wziąć sobie... A? Styl mu dam. I dobra. Idę sobie, idę. Idę sobie, idę. Tu jest sianko. Tu jest na kwarantannie ten królik. Dam mu teraz tutaj. Czekajcie chwilkę. Tu mu resztki wkładam. Zboże widzę, że już zjadł. Podaję mu kokcydiostatyk. Już trzeci dzień, czyli ostatni. Jeszcze nie wypił. O. Tak wygląda to. Tak wygląda to samczyk. Mi się zdaje, że jest ładny. Czarny cały. No więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Zapomniałem dodać, że było koszone 14 czerwca. Ja to teraz wygląda, bo już wstało trochę przez to. Jak chciałem, to teraz trochę powstało. I... Wezmę to kosę jeszcze i to jeszcze wysiekę na nie. Żeby było jak najniżej w zasadzie. Tu są chwasty, bo to się jednak folii nie miałem czasu zrobić. Folia jest w stanie egzystencyjnym. Trudno się mówi. No nie? No to jest lubczyk. Po przykład. To skusiłem tutaj te chwasty, tutaj te były. Bydło, to ja robię kury. Trochę dałem królikom, bydło, resztę poszło. Za jakieś 4 dni, 5 podleję to gnojowicą albo gnojką z pokrzywy. Temu trochę więcej azotu ma. To idę po kosę i to dokończę to. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.